Inauguracja sezonu przy startowej 13 w Lidze Okręgowej. Zaczęło się tak fajnie. Dwa groźne uderzenia Bielszczan z dystansu, a później? I to by było na tyle w zasadzie. Nie wiem, rzut karny, 15 minuta i od tego momentu nie było nas kompletnie na boisku. Brak pomysłów przy rozgrywaniu ataków pozycyjnych. Skuteczna obrona, łąki, nie wiem, chłopcy tracąc bramkę, mam wrażenie, stracili kompletnie wiarę we własne umiejętności, w to, że mogą spokojnie wygrać ten mecz. Później dziwne rzeczy obserwowaliśmy na boisku, których na co dzień na treningach nie obserwujemy. Typu brak umiejętności przyjęcia piłki najprostszej, jakieś bezzasadne podania w nie te sektory, gdzie się umawialiśmy grać. Nie mam kompletnie wytłumaczenia na to, jak wyglądali nasi juniorzy w dzisiejszym spotkaniu. Co gorsza, prawdziwy ogień, tu nawiązuje do postawy rekordzistów, pojawił się dopiero gdzieś tam w drugiej części spotkania. No cóż, no, w szatni było gorąco, powiedziałem chłopakom kilka może mocnych słów, ale męskich, wydaje mi się. Jeżeli taki był odbiór, no to cieszę się, natomiast wynik jest nadal niekorzystny, nadal nie stworzyliśmy jakichś stuprocentowych sytuacji do zdobycia bramki, a jednak mimo wszystko no, przegrywać w sporcie, w piłce można, natomiast też liczy się moim zdaniem styl tych porażek. Nie wiem, czy tą drugą połową, może i lepszą, zmazaliśmy katastrofalny obraz z tej pierwszej połowy. Może i dobrze, że zatem w czwartek spotkanie przełożone z LKS-em Bestwina, jest czas na spokojną pracę przez tydzień do kolejnej konfrontacji. Ja myślę, że tutaj może i nawet lepiej by było, jakby ten mecz był szybciej. Nie wiem, trudno mi się wypowiadać w tej kwestii. Jest jak jest, przyjmujemy rzeczywistość taką, jaką jest. Następny mecz w następny weekend, a chłopcy mają dużo czasu, żeby przemyśleć swoją postawę w dzisiejszym dniu i zastanowić się nad swoją sportową przyszłością, bo na pewno każdy z nich umie świetnie grać w piłkę, ale niestety to jest taka dyscyplina, która wymaga bardzo mocnych podwalin mentalnych i tego dzisiaj trudno było się doszukiwać u wielu zawodników. Zatem skwitujmy całość banalnie. Pierwsze koty za płoty. I oby było lepiej później.